Siema, tu Wahacz. Renault, aby zachęcić klientów do Arkany składem hybrydowym, zadedykowało mu specjalną wersję wyposażeniową nazwaną E-Tech Engineered. Sprawdźmy, czym się ona wyróżnia i czy warto się tym modelem w takiej odmianie zainteresować. E-Tech Engineered wprowadzone zostało do oferty Arkany trochę później niż jego wersja hybrydowa. Pod kątem wizualnym testowana odmiana bazuje jednak na tym, co spotkać można było w obecnej od premiery tego modelu w 2021 roku wersji RS Line, bo z tą odmianą wspólne są chociażby zderzaki o bardziej wyrazistym kształcie. E-Tech Engineered wyróżnia jednak kolorystyka, bo na tych zderzakach mamy złote wstawki, podczas gdy takie elementy jak atrapa chłodnicy, wszelkie znaczki czy spoiler na tylnej klapie są w kolorze czarnym. Aby jeszcze podkreślić ten powiedzmy mroczny klimat, w testowanym egzemplarzu znalazł się czarny lakier metalik za 2600 zł i tworzy to efekt dosyć nieoczekiwany jak na Renault, ale moim zdaniem naprawdę udany, bo Arkana ze swoim nadwoziem łączącym cechy podwyższonego crossovera z bardziej obłą linią boczną nawiązującą do coupé nadaje się do takich przeróbek. W E-Tech Engineered mamy też 18-calowe felgi. W 2024 roku model ten przejdzie lifting, który doda chociażby wersję Esprit Alpine i to ona powinna wtedy przejąć pałeczkę na efekt wyglądającego wcielenia Arkany, ale na moment nagrywania tego testu, moim zdaniem, ten tytuł dzierży właśnie E-Tech Engineered. We wnętrzu też mamy podobny zakres zmian, jaki znaleźć można było dotychczas w wersji RS Line, chociażby w postaci pokaźnych wstawek imitujących włókno węglowe. E-Tech Engineered wyróżnia się za to znowu akcentami w kolorze złotym. Sam projekt deski rozdzielczej nie uległ zmianie i moim zdaniem jest zarówno ładny, jak i przejrzysty, jeśli chodzi o rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Złote akcenty pojawiają się także na fotelach, które są dodatkowo wykończone częściowo alkantarą. Tworzy to sportowy nastrój, ale sama budowa foteli jest standardowa. Są one dosyć miękkie, lekko tylko wyprofilowane. Dla mnie ich wygoda jest dobra, ale są to konstrukcje stworzone typowo do kilkugodzinnej, odprężającej podróży, a nie szaleństw po zakrętach. W E-Tech Engineered mamy również naturalną skórę na kierownicy, częściowo perforowaną, też tylko w RS Line można ją spotkać, ma ona wysoką jakość i też pod nią znajduje się sporo miękkiego wypełnienia, co bardzo pozytywnie wpływa na to, jak się korzysta z tego instrumentu, nie mogło też zabraknąć szwów w odpowiednim kolorze, jest też logo E-Tech. Poza sportowymi dodatkami pod kątem materiałowym Arkana oferuje w górnych częściach deski rozdzielczej bardzo dobrze wyglądające miękkie tworzywo. Tak samo sytuacja wygląda na drzwiach. Na drzwiach mamy też wstawki tutaj z ekoskóry. Wykończony jest nią podłokietnik, który jest odpowiednio miękki. Te elementy z włókna węglowego bardzo fajnie prezentują się, przy czym trzeba brać poprawkę, że są połyskujące, więc mogą z biegiem czasu jakieś zarysowania łapać. Nie będzie z tym problemu na tunelu środkowym, ponieważ tutaj mamy wysokiej jakości matowy plastik. Jest tutaj trochę fortepianowej czerni, ale nie w takich ilościach, żeby jakoś bardzo odciskała swoje piętno na tej kabinie. Wszystkie elementy drobniejsze zostały dobrze wykonane, też odpowiednio działają, nie można się do tego przyczepić. Zatem ogólnie w testowanym Renault jakość materiałów stoi na dobrym poziomie. Za to jeśli chodzi o spasowanie, to tunel środkowy trochę trzeszczy, nie podczas jazdy po jakichś nierównościach, ale gdy się go uderza kolanem, a czasami mi się to zdarzało podczas podróży, no to odgłosy się pojawiały. Tylko z tej strony coś takiego ma miejsce. Gdy testowałem i uderzałem z prawej, już nie było problemów, też żaden inny element kokpitu niepożądanych dźwięków nie wydaje. E-Tech Engineered poza stylistycznymi dodatkami oznacza również wersję z najlepszym wyposażeniem przewidzianym do Arkany, przy czym znowu różnica pomiędzy testowanym wcieleniem a RS Line jest niewielka i obie odmiany oferują ten sam poziom powiedzmy tych użytkowych dodatków. Mocniej można je zróżnicować układami napędowymi, ponieważ RS Line zarezerwowane jest dla miękkiej hybrydy opartej o silnik benzynowy 1.3 TCE i rozwijający 158 koni mechanicznych, podczas gdy E-Tech Engineered występuje tylko jako pełna hybryda 143 konie, ale gdyby ktoś chciał mieć tę hybrydę z uboższym wyposażeniem, to może też ją zestawić powiedzmy z normalniejszymi Equilibry czy Techno. Warto podkreślić, że to o czym mówię obowiązywać będzie jeszcze tylko przez kilka miesięcy, ponieważ po liftingu na początku 2024 roku RS Line i E-Tech Engineered znikną i zostaną zastąpione wspominaną odmianą Esprit Alpine, a dwie podstawowe wersje zostaną, jedynie Equilibre zmieni nazwę na jak sądzę bardziej neutralne wymowie Evolution. Decydując się jednak na przedliftingowy egzemplarz w testowanej wersji, można liczyć na bardzo dobry poziom wyposażenia z elektryką i podgrzewaniem foteli, systemem inforozrywki z nawigacją i większym ekranem, aktywnym tempomatem, kamerą cofania z czujnikami i gdybym jeszcze wymieniał dalej wszystkie elementy na pokładzie, to na liście braków w wyposażeniu nie znalazłoby się już nic poważnego.
Generalnie myśląc obecnie o Arkanie na wypasie, trzeba szykować około 150-160 tysięcy złotych, obojętnie czy bierzemy RS Line czy E-Tech Engineered, i taka kwota przekłada się na miesięczną ratę wynoszącą 1680 zł netto w wynajmie długoterminowym proponowanym przez partnera VHTV, czyli firmę Carlis Polska. Na taką ratę liczyć można przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów wynoszącym 30 tysięcy. Dostaje się też wtedy przeglądy i części eksploatacyjne oraz auto zastępcze w cenie, a gdyby ktoś chciał mieć dostarczony wybrany samochód pod dom za darmo, może wpisać specjalny kod wahacz free w uwagach do zamówienia i wtedy taki bonus się aktywuje. Link do oferty na Arkanę wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Przejdźmy już do tego, jak zachowuje się układ hybrydowy w Renault Arkana. Składa się na niego wolno sący silnik benzynowy 1.6 generujący 94 konie mechaniczne, który wspierany jest przez jednostkę elektryczną i łącznie E-Tech oznacza moc 143 koni mechanicznych. Dostajemy też tutaj akumulator o pojemności 1,2 kWh oraz zautomatyzowaną skrzynię biegów Multimode. Zachowanie układu hybrydowego jest zróżnicowane w zależności od potrzeb i samochód może jechać tylko w trybie elektrycznym, alternatywnie silnik spalinowy może dostarczać energię do elektrycznego, który to dopiero będzie napędzać koła, albo oba silniki mogą też wprawiać auto w ruch jednocześnie. Zróżnicowanie jest zatem duże, jednak dla kierowcy nie ma to większego znaczenia, ponieważ komputer i tak steruje wszystkim samemu w zależności od potrzeb. Gdy potrzeba jest z kolei maksymalnych osiągów, w trybie sportowym wciśnięcie gazu do oporu przekłada się na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi gwarantowane przez hybrydową Arkanę są umiarkowane, to znaczy wystarczają do bezpiecznego podróżowania w normalnym tempie, ale nie ma co w przypadku tej wersji liczyć na jakieś ostre wyrywanie do przodu. Dzieje się tak po pierwsze ze względu na moc, bo 143 konie mechaniczne przy modelu ważącym 1435 kg to nic nadzwyczajnego, ale też na takie wrażenie wpływa sposób reakcji hybrydy, to znaczy przy niskich prędkościach faktycznie poczuć można natychmiastową odpowiedź na wciskanie gazu gwarantowaną przez obecny silnik elektryczny, ale poza miastem już ten efekt jest minimalny i potrzebne jest wkręcenie silnika spalinowego na wyższe obroty, aby auto konkretnie ruszyło do przodu, a przypominam, że benzyna ma tutaj poniżej 100 koni mechanicznych. Z taką charakterystyką wiąże się też fakt, że Arkana zachowuje się zawsze płynnie bez względu na to, przy jakiej prędkości i jak wciśniemy pedał gazu, a ponieważ tak jak wspominałem, jej osiągi są wystarczające, aby sprawnie podróżować bez ryzykowania mandatami, to jest to dobra propozycja dla osób o trochę mniejszym temperamencie za kierownicą. Benzyna 1.3 TCE 150 koni gwarantować ma katalogowo o niemal 2 sekundy lepszy czas przyspieszenia do 100 km na godzinę, też przez obecność w niej turbo można spodziewać się gwałtowniejszej reakcji na wciskanie prawego pedału, zatem fajnie, że pomimo elektryfikacji w tym modelu zachowano propozycje dla różnych typów odbiorców, chociaż też fakt zostaje, że Arkana dla fanów naprawdę szybkich samochodów nie jest przeznaczona. Jej wersja E-Tech nada się za to, jeśli ktoś potrzebuje niskiego spalania, ponieważ w Warszawie testowany egzemplarz używał mi średnio około 4,5 litra na 100 km. Takie same wyniki uzyskiwałem na zwykłych drogach poza miastem, na ekspresówkach wskazania komputera rosły do 6 litrów, a na autostradzie do 7,5 litra i na drogach szybkiego ruchu benzyna już bardziej musi się postarać, stąd takie wyniki. Jadąc wolniej, częściej podróżować można w trybie elektrycznym i najbardziej zwraca w nim uwagę ruszanie spod świateł, bo wtedy zazwyczaj do około 40-50 km na godzinę mogłem to robić w dobrym tempie bez udziału silnika spalinowego, co wypada pochwalić. Gorzej za to oceniam fakt, że benzyna czasami odpala się sama z siebie, aby podładować akumulator i wtedy pracuje na jednostajnych, podwyższonych obrotach. Czasami też podczas nawet lekkiego przyspieszania obroty są wyższe niż można by się spodziewać po stopniu wciskania gazu, jakby w zwykłym aucie zapomniało się zmienić bieg i nie wypada to dobrze pod kątem akustycznym. Na szczęście w Arkanie silnik benzynowy jest dobrze izolowany od kabiny i epizody jego pracy się odczuwa, ale mnie one nie irytowały i zwłaszcza przy odpalonej muzyce nie zwracałem na to za bardzo uwagi. Elektroniczne zegary w Arkanie mają wyświetlacz o bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o warstwę informacyjną, to można wyświetlać na środku wskazania komputera podróżnego
informacje z systemu audio, z nawigacji, z możliwością odpalenia mapy pomiędzy tarczami. Można także modyfikować to, co będzie z prawej strony. Jest kilka dodatkowych wskazań. Wszystko, co najważniejsze tutaj jest i jest też łatwo dostępne. Nie ma za to normalnie komunikatu o błędzie. Od razu jeszcze wspomnę, że jest to usterka systemu SOS, znaczy jakiegoś czujnika, ponieważ sam system z tego, co wiem, działa. Tylko żeby po prostu nie odwoływać mi testu, to ten błąd sobie tutaj został, zostanie później skasowany, ale samochód działa w 100% ok. Elektronicznymi zegarami steruje się przyciskami z prawej strony kierownicy. W sąsiedztwie mamy też ten odpowiadający za odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony steruje się z kolei tempomatem. Bardzo wygodnie jest to rozmieszczone wszystko. Można szybko się do tego przyzwyczaić. Ok, jest dla mnie również joystick za kierownicą służący do obsługi multimediów. Można takie rozwiązanie lubić albo nie, no ale fakt zostaje, że jest on cały czas pod ręką i ma ergonomiczny kształt. System inforozrywki w hybrydowej Arkanie to wciąż EasyLink, dobrze znany z innych modeli Renault, który pozwala chociażby na personalizację ekranów domowych o różne widgety. Obsługa tych widgetów jest bardzo kiepska, jeśli chodzi o zmianę zawartości, ponieważ bardzo laguje ten system w tym miejscu, ale w innych już jest ok. Te widgety są, jeszcze wspomnę, interaktywne. Jeśli chodzi o tą szybkość, to nie jest ona jakaś powalająca, co widać chociażby przy przewijaniu się pomiędzy poszczególnymi ekranami, ale podczas takiego normalnego użytkowania codziennego jest ok i moim zdaniem wystarczająca, aby swobodnie z tego systemu sobie korzystać. Jeśli chodzi o to, jak to wszystko zostało tutaj zaprojektowane, to interfejs jest moim zdaniem przejrzysty, nie ma w tym problemów, tak samo jest podobnie jak na zegarach, bardzo dobra jakość wyświetlanego obrazu, jest bezprzewodowa integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to system bezproblemowy w codziennym użytkowaniu, nie tak dobry jak Open AirLink z najnowszych modeli tego producenta, który mnie trochę rozpieścił i podbił oczekiwania, no ale to, co się dostaje tutaj, wciąż trzyma dobry poziom. Na plus oceniam też rząd fizycznych przycisków umieszczony pod ekranem do dodatkowych funkcji. Też zastrzeżenie mam do panelu klimatyzacji, który oparty jest o klasyczne pokrętła. Przyciski, nie ma tutaj żadnych udziwnień, nie trzeba zagłębiać się do żadnego menu, więc jest to bardzo wygodne w obsłudze. Jeszcze niżej znaleźć można matę do indukcyjnego ładowania telefonu, dwa porty USB, oba w standardzie A. Mamy też złącze AUX oraz gniazdo 12-woltowe. Kolejne dwa USB oraz 12 V są z tyłu. Przy aż czterech złączach na pokładzie, wszystkie w standardzie A są moim zdaniem minusem. Jedno czy dwa w standardzie C by się przydały. Za obsługę systemu bezkluczykowego w Arkanie odpowiada karta hands-free, klasyczna dla Renault. Bardzo cienka, lekka, w ogóle nie przeszkadzająca w kieszeni. Mamy tutaj na froncie z tyłu czarny matowy plastik, który po 14 tysiącach kilometrów nie ma praktycznie żadnych przetarć, więc jest ok. Też podoba mi się to, że mamy srebrną ramkę zamiast spotykanej zazwyczaj w samochodach tego producenta, czarnej połyskującej, która wygląda tandetnie. Niestety, jak na Renault przystało, w Arkanie też mamy taką sytuację, że gdy centralny zamek jest odblokowany i obchodzi się nawet bardzo blisko samochód od przodu, to się on zamyka i gdy się podchodzi do drzwi, to znowu się otwiera. Nie jest to jakaś traumatyczna rzecz w tym samochodzie, no ale fakt zostaje, że gdy się właśnie chodzi wokół auta, na przykład przenosząc jakieś rzeczy od drzwi pasażera do kierowcy, to takie ciągłe otwieranie i zamykanie jest zupełnie niepotrzebne. Gdy się obchodzi samochód od tyłu, to już takich problemów nie ma. Frontowa szyba w testowanym modelu nie jest wyraźnie opadająca, co skutkuje krótkim podszybiem. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że wjeżdżając gdzieś Arkaną przodem, nie ma wielkich problemów, aby wyczuć to auto. Widoczność na bok jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy spory słupek, tylna szyba jest niewielka, mocno pochylona, za nią znajduje się jeszcze sporo nadwozia. W aucie tego typu jest to spodziewana charakterystyka, więc kamera cofania jest tutaj wręcz niezbędna. W testowanym modelu ma ona dosyć kiepską jakość, no ale wciąż można z niej bezproblemowo korzystać. Też mamy rozsądnie kontrolowane pole widzenia, bez przekłamywania odległości od obiektów, które znajdują się po bokach. Czujniki parkowania są z przodu i z tyłu, z symulacją tego, co znajduje się po bokach.
Sprawność manewrowania przy niskich prędkościach jest uzależniona w sporym stopniu od wybranego trybu jazdy, ponieważ Arkana od wersji Techno wyposażona została w moduł Multisense, pozwalający modyfikować zachowanie układu kierowniczego czy napędu. Na ustawieniach komfortowych kierownica pracuje lekko i jest to optymalna propozycja do miasta, a na sporcie wyraźnie się układ utwardza akurat w trasy. Co coraz rzadsze w dzisiejszych czasach, system zapamiętuje ustawienia indywidualne i po ponownym odpaleniu samochodu na nich startuje. Nawet jednak, gdy wybierze się komfortową pracę kierownicy, to Arkana ze względu na budowę tyłu wymaga więcej uwagi podczas manewrowania. Dodatkowo mamy tutaj całkiem spore rozmiary, to znaczy 456 cm długości i 182 cm szerokości oraz przeciętny promień skrętu. Generalnie zatem ten model jest bardziej przeznaczony do jazdy w trasy, bo tam dostaje się przyjemny układ kierowniczy z niezłą bezpośredniością i odpowiednim jak na cywilny model wygładzeniem reakcji. Jeśli chodzi o zawieszenie, to Arkana nie oferuje aż takiego poziomu zmiękczenia nierówności, jak na przykład inny podwyższony model Renault, wycofany niedawno z oferty Koleos, ale wciąż pod tym kątem wypada dobrze, a sytuację poprawiają też dosyć grube opony. Ja do zbalansowania właściwości jezdnych i wygody tego samochodu nie mam zastrzeżeń. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Arkany składa się z LED-owych pasków na drzwiach, a także na desce rozdzielczej, które całkiem wyraziście się prezentują, jeśli chodzi o ich możliwość personalizacji, to zarówno można sterować kolorystyką, jak i intensywnością świecenia. Kolorów jest kilka przygotowanych, wtedy też od razu zmieniają się akcenty na ekranach, jeśli chodzi o przyciski przełączniki. To poza starterem silnika, który jest lekko błękitny, wszystkie one są białe, co jest dobrym punktem wyjścia, biorąc pod uwagę, że i tak można sobie nastrój, który panuje w tej kabinie, urozmaicić dzięki różnokolorowym elementom świetlnym, więc to wypada ok. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Arkana oferuje z przodu typowy dla współczesnych modeli Renault kształt świateł z dominującymi wizualnie segmentami do jazdy dziennej, które przypominają literę C. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Tak samo technologicznie sytuacja wygląda w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. A z tyłu kierunkowskazy są żarówkowe, światło pozycyjne są już diodowe, ale mają one starszy wzór, od którego Renault już w innych modelach z tego okresu, na przykład spalinowym Megane po liftingu, odeszło i szkoda, że w Arkanie się on jeszcze znalazł. Ogólnie jednak wciąż ten samochód po zmroku moim zdaniem wygląda ładnie. LEDy w Arkanie zamontowane zostały w zwykłych odgłośnikach. Cechują się one przeciętną precyzją odcinania poziomego strefy jasnej od ciemnej, nie mają też funkcji adaptacyjnych, oferują za to niezłą moc świecenia. Ogólnie działają ok, ale biorąc pod uwagę cenę samochodu i posiadanie przez Renault lepszych technologii, w tym matrycowej, można kręcić nosem, że tutaj zastosowano najprostsze rozwiązanie i nic lepszego nie ma nawet w opcji. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu znalazł się szyberdach za 4000 zł. Jego osprzęt kończy się jednak w tym miejscu, tutaj już linia dachu się normalnie podwyższa, ale wciąż konkretnie się prostując, lekko stykam się włosami spod sufitką, nie ma dramatu, no ale ten kontakt jest. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Na tylnej kanapie Arkany spodziewać się można rozkładanego podłokietnika. Bagażnik hybrydowej Arkany ma 492 litry pojemności, o 26 mniej niż wariantów mniej zelektryfikowanych. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, mówię tutaj głównie o jego wysokości, a nie o szerokości, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze nie ma żadnych haczyków, kieszeni w nadkolach czy tego typu urozmaiceń. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe i jeszcze trochę przestrzeni. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu drugiego rzędu siedzeń to 1278 litrów, dostaje się wtedy płaską podłogę. Podsumowując, Arkana w wersji E-Tech Engineered wygląda na szybszą niż jest w rzeczywistości i trzeba brać to pod uwagę. Mnie to jednak nie przeszkadzało, bo w testowanej odmianie ten model prezentuje się naprawdę ładnie i też trochę bojowo i to po prostu cieszy oko. Poza tym dostajemy dosyć specyficzny, ale finalnie udany układ napędowy, któremu jednak mocną konkurencję robi zwykła benzyna i jeżdżąc głównie w trasy, gdzie jak mówiłem najbardziej widzę Arkany, na pewno odbyłbym jeszcze jazdę próbną wersją z silnikiem 1.3 TCE w
w wariancie 140 albo 158 koni mechanicznych. A ogólnie testowany model to przyjemne auto i ciekawa propozycja dla osób, które chcą mieć nadwozie tego typu, a nie mogą pozwolić sobie na modele z segmentu premium, gdzie połączenie SUV-a z coupé ma najsilniejszą reprezentację. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowej Arkanie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o CarList, Polska ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.